Małomówny bohater bez twarzy i nazwiska. Gdyby nie Lok, Arbiter czy członkowie Alpha 9, na zawsze bylibyśmy skazani na granie Master Chiefem i jego kopiami. John, Rookie, no i oczywiście Noble Six. Six, bo tak określa się protagonistę Halo Reach, miał być w założeniu postacią w stylu żółtodzioba z oddziału ODST Baka. Jednak w końcowym rozrachunku B312 wyróżnia się wieloma cechami, które komplementują go jako pełnoprawną postać. Ten osobnik jest tak naprawdę konfliktem między gameplayową potrzebą imersji, a fabularną koniecznością wpasowania się w ramy świata przedstawionego. Z jednej strony dajemy możliwość wyboru płci protagonisty, z drugiej pozwalamy mu brać udział w dialogach. Niby nie ma imienia, jak jego kompanii z programu Spartan czy drużyny Noble, ale nadany w trakcie szkolenia numer cementuje jego miejsce w uniwersum Halo jako bohatera odwracającego losy historycznego konfliktu, do którego trzeba się wielokrotnie odwoływać. Six jest typowym dla gier człowiekiem orkiestrą, który rozłoży Huntera w walce wręcz, zdejmie szakala ze snajperki z kilometra, poprowadzi Skorpiona i poleci myśliwcem Saber. To jednak nie niszczy go jako wiarygodnej postaci, bo jego zaplecze fabularne ustanawia go jako samotnego wilka, który eliminował wrogie grupy militarne i jako testowego pilota prototypu Saber. Każdy inny członek zespołu ma określoną rolę współgrającą z designem, przez co nikt inny nie nadawałby się na protagonistę gry. Historia Noble Six jest w dużej mierze historią upadku Reach, ale znamy kilka faktów o tym tajemniczym Spartaninie sprzed rozpoczęcia jego gry. Jako Spartanin trzeciej generacji szkolił się na Onyx jako część kompanii Beta. Został wybrany jako headhunter do zadań specjalnych, przez co opuścił kompanię na 2 miesiące przed katastrofalną w skutkach operacją Torpedo. Skutecznie neutralizował zagrożenia w pojedynkę, przez co zyskał reputację samotnego wilka. Jak wspomniałem, był testerem w tajnym projekcie UNSC budowy nowego myśliwca. Do drużyny trafił jako zastępstwo dla Toma A293. W trakcie przebiegu gry Noble Six jest członkiem patrolu, który odkrywa obecność kowenantów na Reach. Odbija z drużyną bazę ONI. Odbywa nocny zwiad z Junem. Bierze udział w regularnych bitwach z najeźdźcami, a także korzysta ze swojego doświadczenia jako pilot Saber, prowadząc operację Uppercut. Po przechyleniu szali na stronę agresorów, pozostali przy życiu członkowie Noble Six stają się kluczowi do zapewnienia ludzkości szansy na przetrwanie. Misja ewakuowania dr Halsey z Reach zamienia się w transport istotnej paczki na pokład statku UNSC Pillar of Autumn. Wśród wielu postaci, jakie przyczyniły się do powodzenia tej operacji, najważniejszy był właśnie Noble Six. To on dostarczył kluczową przesyłkę do rąk własnych kapitana Kisa. A ponieważ historia drużyny Noble to historia upadku Reach, Six, zamiast ewakuować się z załogą, odwraca się od bezpiecznej przystani i wyciąga zasłużony karabin. Śmierć głównego bohatera Halo Reach zasługuje na szczególne wyróżnienie. Epilog, zatytułowany jako Lone Wolf, samotny wilk, odnosi się do naszego miana sprzed wydarzeń z gry. Teraz jednak, tuż przed napisami końcowymi, jesteśmy w innym miejscu niż wtedy. Szaleliśmy Warthogiem Scud po polu bitwy. Zniszczyliśmy kowenancki superlotniskowiec z George'em. Osłanialiśmy kompana podczas dwójkowej misji z Junem. Uciekaliśmy z Emilem od Skarabów, a sam Carter obiecał nam już przy pierwszym spotkaniu, that lone wolf stuff stays behind, że koniec z tym całym samotnym wilkiem. I słowa dotrzymał. Gdy stajemy samotnie do ostatniej walki, nie mamy już nikogo. Wcześniej w Nowej Aleksandrii zdarzało nam się walczyć solo, ale powrót do drużyny był naszym celem. Teraz drużyny już nie ma. A historia Reach jest historią zespołu Noble. Więc gdy upada Reach, upadamy i my. Swoją drogą, odnosząc się do początku mojego wywodu, chciałem przedstawić Noble Six jako ukształtowaną postać, nie nadającą się do wczucia tak bardzo jak Rookie. Ale zauważyłem, że od dłuższej chwili nie używam jego kryptonimu, tylko mówię my. Postanowiłem już tego nie poprawiać, niech to wybrzmi samo.